Ełcka Klubowa Telewizja zaprasza na skrót z meczu pomiędzy Mazurskim Klubem Sportowym Ełka drużyną ŁKS-u 1926 Łomża. Pierwsza akcja od razu bramkowa w wykonaniu gości. Uderzenie z rzutu wolnego Mariusza Baranowskiego, który bardzo precyzyjnym, mocnym strzałem daje prowadzenie gościom. Widzimy, w jaki sposób zawodnicy z Łomży usunęli się w ostatnim momencie z muru. Adam Radzikowski może mógł lepiej zachować się w tej sytuacji, jednak trzeba przyznać, uderzenie Mariusza Baranowskiego było bardzo mocne i z gatunku tych trudnych do obrony. W odpowiedzi szybko starał się Daniel Świderski uderzyć na bramkę gości, jednak bezskutecznie jeszcze Patryk Rosoliński w indywidualnej akcji został powstrzymany. Spójrzmy teraz bardzo dokładnie. Michał Hryszko zagrywa do Patryka Rosolińskiego. Patryk Rosoliński walczy o tę piłkę i tutaj brutalny faul bramkarza z Łomży. Kopnął on Patryka Rosolińskiego. Pomimo tego, że był gwizdek arbitra głównego sygnalizującego, że Patryk Rosoliński faulował bramkarza z Łomży. Ale czy tak powinien zachowywać się profesjonalny piłkarz? Oliwier Wieńczatek powinien za ten faul bestialski zostać surowo ukarany. Jeszcze MKS Ełk w akcji ofensywnej. Drugą połowę czas rozpocząć po wielkich emocjach w pierwszej. Drużyna ŁKS-u Łomża wcale nie broniła się przed utratą gola, a jeszcze tym bardziej podwyższyła wynik w tym spotkaniu. Z numerem 19 Krzysztof Dąbkowski z lewej nogi bardzo mocno uderzył na bramkę Adama Radzikowskiego. Drugi strzał na bramkę i drugi gol gości. Na odpowiedź podopiecznych Mirosława Dymka nie trzeba było długo czekać. Mateusz Furman, mocne uderzenie z lewej nogi, jeszcze piłka otarła się o słupek bramki Pawła Lipca. Dośrodkowanie Michała Hryszko, mocna bita piłka, jeszcze dobrze ustawiony Mateusz Furman wbija piłkę do siatki gości. Wydawało się, że to zespół z Ełku będzie za moment cieszył się z remisu, jednak to ekipa gości i konkretnie tutaj mowa o wprowadzonym w drugiej połowie Pawle Drażbie, który ośmieszył tutaj defensywę z Ełku. Naprawdę nikt nie spodziewał się takiego rezultatu. Grając w dziesiątkę, zespół z Łomży znów ma przewagę dwóch goli w tym meczu. Jeszcze tutaj Mateusz Jamrzycki, bardzo efektowny strzał. Byłaby to premierowa bramka Mateusza w barwach MKS Ełk, jednak bramkarz Lipiec okazał się lepszy w tym pojedynku. Tu zobaczmy uderzenie za pola karnego Kacpra Jagłowskiego, który też został wprowadzony w drugiej odsłonie tego meczu. Jeszcze Daniel Świderski, który stanął w idealnej sytuacji stuprocentowej przed bramkarzem, jednak nie wykorzystał jej. Jeszcze MKS Ełk walczył o bramkę kontaktową. Patryk Malinowski z rzutu wolnego, jednak jego wykonanie nie było na tyle skuteczne. Jedna z ostatnich akcji meczu, tu byłby gol samobójczy jednego z zawodników ŁKS-u Łomża. Wynik spotkania MKS-u Ełk z ŁKS-em 1926 Łomża 1-3. Ekipa Mirosława Dymka ulega drużynie z Podlasia.